Jesteście Państwo w takim łączniku wybudowanym, któryśmy wybudowali przez ostatnie 10 miesięcy, a łączy on trzy obiekty. Obiekt główny szpitalny, obiekt my go potocznie nazywamy pulmonologiczny i obiekt neurologiczny, czyli trzy budynki. W, 2000, w 1961 roku w tym miejscu wkopano kamień węgielny w ogóle pod ten szpital. Bo nie będę Państwa tutaj przynudzał jakimś takim zbyt dużym rysem historycznym, niemniej jednak dobrze byłoby po prostu wiedzieć, jak to wyglądało, jak po kolei się toczyły nasze losy tego szpitala. W 2019 w 1965 roku oddano do, do użytku szpital w głównym budynku, szpital, a, oddział pulmologiczny i oddział zakaźny. Dlaczego budynki były rozproszone? Ponieważ charakter chorób, charakter pacjentów, którzy tam się leczyli, miały właśnie na celu to, żeby odseperować pacjentów, pacjenci z chorobami gruźliczymi, pacjenci z chorobami zakaźnymi. No ale życie może do tej pory, życie pokazało troszkę inaczej, że no, nasza medycyna zwalczyła dosyć mocną plagę gruźlicy, jak również tak nam się przynajmniej wydawało. Zwalczyła też również mnóstwo chorób zakaźnych. I budynki te mają trochę teraz w chwili obecnej inne charaktery, charaktery oddziału wewnętrznego, neurologii, kardiologii, no i zaistniała potrzeba transportu między tymi obiektami, zwłaszcza na fakt, że bardzo mocno u nas nie tylko u nas w szpitala, w ogóle rozwinęła się diagnostyka, izba przyjęć, SOR jest w budynku głównym, transport pacjenta na zewnątrz, transport pacjenta często karetkami, pacjenta ciężkiego, w różnych warunkach, no to, to, nie, jest, to nie jest XXI wiek, tak? To nie jest technologia, którą byśmy się mogli szczycić, zwłaszcza na fakt, że nie tylko pacjent, ale również personel był narażony na różne czynniki atmosferyczne, nierzadko latanie po po, po, po zewnętrznym dziedzińcu powodowało to, że byli narażeni też na choroby, na przeziębienia. To jest, to, taka, taka sytuacja jest normalna. E, w związku z powyższym, proszę Państwa, oddaliśmy, połączyliśmy te budynki e, z myślą o tym, żeby, że możemy teraz pacjentów przewozić w komfortowych warunkach, przewozić ich na diagnostykę, przewozić z izby przyjęć z sor na poszczególne oddziały e, wewnątrz, nie zewnątrz. To jest dosyć istotna, e, istotna kwestia. Taki był cel tego. Może ktoś powiedzieć: No tak, no, no w zasadzie co to jest? Składka. No to to nie jest składka, bo, bo e, wartość tego obiektu to jest 6 milionów to jest 6 milionów 99 948 zł. 82 grosze. Z tego dzięki zarządowi powiatu, który w 2020 roku w. Wydzielił nam dotację w kwocie 2 milionów złotych. Udało nam się spiąć też montażem finansowym, e, oczywiście w oparciu o kredyt, e, który żeśmy zaciągnęli na 3 miliony 800 tysięcy. E, udało nam się spiąć e, środki finansowe. No i efekt, e, efekt jest. Jaki efekt? Proszę Państwa, efekt jest taki, że długość tych przewiązek to jest 134 metry, długość bieżąca. Powierzchnia to jest 475 metrów. Jest 20 podpór. Dwie klatki schodowe ewakuacyjne, trzy windy zautomatyzowane, nowoczesny system antypożarowy z automatycznymi drzwiami, oknami, klapami dymnymi, który funkcjonuje, był testowany zresztą. No, nasi komendanci Powiatowej Straży Pożarnej byli tutaj na odbiorze tego obiektu i też oceniali zabezpieczenia bardzo, bardzo wysoko. To jest to, co żeśmy, proszę Państwa, zrealizowali. Za te środki finansowe. A Walor użytkowy tego jest oczywiście niedocenienia. Tak? To jest to, co będziemy próbowali, co będziemy realizowali. Co często to jest tak, że jak państwo zaczynacie użytkować coś fajnego, co w zasadzie mamy w życiu prywatnym, potem tak się do tego przyzwyczajamy, bo do komfortu się ludzie przyzwyczajają, że bez tego jak gdyby życia by już nie mogło być. I ja myślę, że te przewiązki właśnie są takim e, przykładem. Że za chwilę ktoś powie, no bez tego, jak mogliśmy funkcjonować, bez takiego połączenia obiektów, bez takiego komfortowego transportu pacjenta, bez takiego komfortowego transportu przemieszczania się naszego personelu. Proszę Państwa, cały czas szpital żyje, cały czas są realizowane różne zabiegi diagnostyczne, cały czas funkcjonuje nam laboratorium, diagnostyka. Tutaj Wiecznie się kręcą pracownicy, pacjenci. Będzie ta, ta Usytuowanie tej przewiązki będzie też umożliwiało naszym pacjentom na tak zwane bezkolizyjne dostanie się do e, obiektów przychodni. Bo proszę Państwa, no, tak to było zrobione, że tą przychodnię wydzieliliśmy na pierwszym piętrze tutaj u nas i to jest z tej przedniej strony, od strony radiologii niestety nie było windy. Trzeba było jechać przez budynek główny, dostawać do tej przychodni dzisiaj, przechodząc sobie tutaj na zewnątrz, i wchodząc, jak gdyby w dziedziniec, tak mówiąc kolokwialnie tych wszystkich budynków, możemy się dostać do tej przychodni, używając tą właśnie po mojej lewej stronie windę, gdzie bezpośrednio pacjenci z trudnościami ortopedycznymi, z trudnościami ruchowymi, z problemami no, wiekowymi mogą śmiało się dostać do naszych przychodni. To jest jeszcze jeden aspekt, jeszcze jeden walor tego wszystkiego, co potrafiliśmy i co nam się udało przy okazji realizacji tych przewiązek zrealizować. Wydaje się, proszę Państwa, że inwestycja celowa. Dwa słowa jeszcze o tym, że inwestycja ta, w ogóle zamysł tej inwestycji to jest, proszę Państwa, 2011 rok. Zezwolenie na budowę projekt pierwszy to jest 2016 rok. Tak? Jest 2021 rok, mogę powiedzieć kolokwialnie, a rozbiliśmy szklany dach, powstała przewiązka. Przez rok realizowaliśmy tą inwestycję Powstała jest. Tu jest i, i będzie. Będzie towarzyszyła naszemu szpitalowi, będzie funkcjonowała, wpisała się w obrys tego szpitala i w organizację, trans, w organizację komunikacyjną tego szpitala. Tak? E, przy okazji, oczywiście, można tutaj wspomnieć, że w tym szpitalu przez ostatnie dwa lata nie tylko ta przywiązka powstała, szereg innych rzeczy, ale wydaje się, że Państwo. W wielu różnych wywiadach już taką informację macie, że szpital żyje, że szpital się rozwija, że szpital realizuje swoją też podstawową funkcję, czyli inwestycyjną, inwestycję, remontową funkcję. Tak? Infrastruktura. Jak na samym początku powiedziałem, to jest 61, 65 rok, czyli mamy trochę lat. Tak? Nie będziemy oczywiście, jak, jak każdemu z nas, nie wypina się wieko, wie, wieku. Tak samo temu szpitalowi też nie będziemy wypominali tego wieku. Z zewnątrz wygląda jak bardzo młody, ładny obiekt, nowoczesny, sprawny, bo taki ma mieć charakter, ponieważ mam, ten szpital ma dawać nadzieję każdemu pacjentowi, który do nas przyjdzie, bo jak to mówią starsi ludzie, tak, jak mnie widzisz, tak mnie piszesz, w związku z powyższym jest to właśnie ten, ten charakter, który ma, temu, ma, ma mieć ten szpital. O to nam tutaj generalnie chodzi o rozwój, rozwój, ale oczywiście dla dobra pacjenta, dlatego, żeby pacjent tutaj się czuł dobrze, żeby się czuł komfortowo, przede wszystkim żeby też wyeliminować ten pewien stres pacjenta, który do nas przychodzi, tak. Te wszystkie elementy, które próbujemy robić w, w stosowaniu kolorystyki, w stosowaniu przyjaznego wystroju, to to jest coś, co też ma złamać pewien opór pacjenta i opór jego psychiki, przychodzą do naszego szpitala. Inwestycja potężna, inwestycja duża, z zewnątrz wydaje się ona Inaczej, ja jestem przynajmniej zaskoczony, bo z zewnątrz patrzę i ogarniam to wzrokiem, a idąc tutaj, idziemy po jednym zamachu, drugim, trzecim, czwartym, państwo się przejdziecie do końca, do e, wydaje nam się to bardzo, bardzo długie. Aczkolwiek komfortowe, szerokie, możliwość transportu pacjenta, windy automatyczne, przelotowe, komunikacja, tak jak powiedziałem na początku, z wszystkimi w zasadzie miejscami w tym szpitalu. Mamy oczywiście wyodrębniony budynek psychiatrii, ale z uwagi na charakter tego prowadzonej tam hospitalizacji, ten budynek pozostaje niepołączony. Aczkolwiek nie wiadomo, co nam tutaj z dyrekcji tego szpitala nie wskoczy do głowy, bo jesteśmy, jak Państwo zresztą widzicie, bardzo kreatywni i robimy różne rzeczy, czasami mało standardowe, a czasami też dopiero. Ludzie się przekonują post factum, jak już taki, taka rzecz, taki pomysł wdrożymy w użytkowanie.